Szukanie najlepszej raty hipotecznej może być frustrujące. Jak znaleźć tę najlepszą? Okazuje się, że łatwo. Oto trzy oferty kanadyjskich instytucji finansowych. A oto oferta polskiej Credit Union. Prawda, że imponująca? Ale to nie wszystko. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Pamiętaj, że będąc członkiem polskiej Credit Union, należysz do ekskluzywnego klubu. Nie zmarnuj tej szansy i skontaktuj się z nami już dziś. A jeśli nie masz czasu, to jeden z naszych pracowników przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. Prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej promocji i powiększ swoje oszczędności o 2,5%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Skontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga dom seniora Wawelwilla oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawelwilla Mississauga. Dwa tygodnie temu, w sobotę 2 września, w ramach zapoczątkowanej w 2012 roku ogólnopolskiej akcji czytania wybitnych dzieł polskiej literatury, odbyło się Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Wesele czytano w ponad 2000 miejsc w całej Polsce, a także w 63 miejscach w kilku krajach Europy oraz w Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W kraju w tej oryginalnej akcji brali udział też żołnierze. Czytano na niszczycielu ORP Błyskawica, w czołgach, a nawet w czasie skoku ze spadochronem. Czytano m.in. w bibliotekach, szpitalach, zakładach karnych, w domach opieki społecznej. W niektórych miejscach czytania promowano afiszami, jak na przykład przedstawienie w bibliotece w łódzkiej dzielnicy Bałuty. Dwoje wykonawców, poetka Elżbieta Czerwińska i prezes Fundacji Kamena Stanisław Strzelecki, chcąc sprowadzić widzów w odpowiedni dla dramatu nastrój, występowali na tle umownej dekoracji w kostiumach z tego okresu. Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczęli w Ogrodzie Saskim w Warszawie doroczną akcję narodowego czytania. Przez drzwi otwarte z boku kusieni słychać huczne weselisko. Talerze poniechane tak, jak dopiero co od nich cała weselna drużba wstała. Prezydent, zwracając się do uczestników tego wydarzenia, podkreślił, jak wielkie znaczenie ma czytanie tej lektury tuż w przededniu stulecia niepodległości. Przecież zostało napisane w czasach zaborów, zostało napisane w czasach, kiedy Wyspiański o wolnej Polsce marzył, kiedy ci, którzy w weselu uczestniczą, bo przecież wesele było faktem,
To było rzeczywiste wydarzenie. W uroczystym narodowym czytaniu udział wziął także wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Wesele. To jest, jak już to było powiedziane, dramat, bardzo aktualny dramat, który żyje także w naszym życiu codziennym, w mowie potocznej. To jest dramat jednocześnie szalenie ważny w historii Polski. Wesele Wyspiańskiego wybrali internauci spośród trzech innych lektur. Beniowskim Juliusza Słowackiego, Przedwiośniem Stefana Żeromskiego i Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego. Wspólnemu czytaniu wesela w Warszawie towarzyszyli znani aktorzy i muzycy. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumiem trafi, choćby było i daleko. Choć pogoda nie sprzyjała, czytaniu przysłuchiwali się licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy. W tym roku wesele po raz pierwszy w historii zostało przetłumaczone na polski język migowy. W ten wyjątkowy sposób dzieło zostało odczytane w obecności pary prezydenckiej w Instytucie Głuchoniemych imienia księdza Jakuba Falkowskiego w Warszawie. Bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować Instytutowi Głuchoniemych w Warszawie za to, że Instytut włączył się do akcji narodowego czytania wesela. Wesela, które jest utworem trudnym, również trudnym właśnie w warstwie językowej. Wesele Wyspiańskiego czytano w konsulatach, szkołach i instytucjach polonijnych. W Krakowie lekturę odczytano w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. W bohaterów dramatu wcielili się artyści, samorządowcy i naukowcy. W 1969 roku była tutaj premiera. W tym teatrze ja byłam na pierwszym roku i grałam Isię i Chochoła tu, a potem grałam wielokrotnie w Weselu i nie ukrywam, że znam na pamięć. Podczas poprzednich edycji narodowego czytania wspólnie czytano pana Tadeusza Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, trylogię Henryka Sienkiewicza, lalkę Bolesława Prusa i Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Jak wspomnieliśmy, wesele Stanisława Wyspiańskiego czytano również w Kanadzie. A o ile nam wiadomo, tylko w jednym miejscu, w siedzibie gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego w Toronto. Zapraszam na relację z tego wydarzenia. Około 100 osób przybyło do siedziby gminy pierwszej związku, by w sali znanej Polonii Metropolii Torontońskiej z odbywających się w niej wielu spotkań posłuchać fragmentów słynnego dramatu. Wśród 20 ochotników biorących udział we wspólnym przedsięwzięciu kulturalnym byli członkowie rozmaitych organizacji polonijnych: Fundacji Adama Mickiewicza, Klubu Seniora Złota Jesień, Klubu Żeglarskiego Biały Żagiel, Chóru Novi Singers i gospodarza wydarzenia gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego na czele z prezesem gminy Bartłomiejem Chabrowskim. Kolejni prezesi Okręgu Toronto KPK Juliusz Kirejczyk i Stowarzyszenia Warszawiaków Marian Kowalski, a także konsul RP w Toronto Natalia Iwaszko oraz zwycięzca tegorocznego konkursu recytatorskiego Fundacji Władysława Reymonta Oskar Osowski. O stronę akustyczną imprezy zadbał Bogdan Paszkiewicz. Witając zgromadzonych, inicjatorka być może jedynego w Kanadzie czytania wesela, Alicja Farmus, odniosła się do ubiegłorocznego narodowego czytania powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Z Quo Vadis było łatwiej, bo jest angielska wersja, jest przetłumaczone i jest film z językiem, z napisami angielskimi. Wesele jest troszeczkę trudniejsze, ale również nas łączy. I teraz tak, co nas łączy? No słuchajcie, nie tylko, że nas to łączy, ale dodatkowo jesteśmy w globalnej Polsce. Tyle się mówi na temat antyglobalizmu, ale to też ma swoje dobre strony, bo proszę tylko się nad tym zastanowić. Dzisiaj, dlatego to jest 2 września, dzisiaj w setkach miejscowości w Polsce i na całym świecie, i również w Kanadzie, w gminie pierwszej, czytamy wesele. I to nas łączy. Łączy nas historia, literatura, łączy nas to, co robimy i tym, kim jesteśmy. Czytanie w Toronto jednego z najważniejszych dzieł kultury narodowej, powstałego w okresie Młodej Polski, odbyło się pod opieką reżysera i aktora Mirosława Połatyńskiego, zresztą także członka gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego. Pan Połatyński, który również brał aktywny udział w czytaniu, przygotował dla publiczności materiały z informacjami o autorze i genezie powstania jego dzieła, zaś przed każdym aktem sztuki przekazywał interesujące szczegóły o postaciach, historie i anegdoty z nimi związane. Choć grono czytających dramat Wyspiańskiego było bardzo liczne, ról w sztuce jest jednak dużo. I tak niektóre osoby czytały teksty więcej niż jednej postaci. Posłuchajmy fragmentów tego niecodziennego przedstawienia, po zakończeniu którego odbyła się projekcja filmu Wesele
w reżyserii Andrzeja Wajdy. A i my tu czytamy gazety i syćko bimy. A po co? Sami się do światu garniemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki. A tu ano i u nas bywają, co byli aż 2 roki w Japonii, jak była wojna. Ale tu wieś spokojna. Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Nigdy syty, nigdy żadość. Taka to już dla mnie radość. Całowałbym cię bez końca. A to męcące robota. Nie dziwota, nie dziwota, ześ tak zbladnął, taki wrzący. Nie chwalący, nie chwalący. Spokoju mi nie dawały. A bo chciałeś. Same chciały. Cóż to zaś karabne sztuki? Myśmy takie samouki, kochałem się po różnemu. A ciebie chcę po swojemu, po naszemu. Na chłopak się chcesz bogacić. Drzesz podwójny zysk. Chcę dobrodziej na nich stracić? Karczma orda. Jeszcze czas. Czas to pieniądz. Dług rzecz święta. Jutro ten. Żyd pamięta. Pomów szczepcem. Chamy piją, kto by zadarł z tą bestyją. Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, których gdzie się w ciurności dociekają, którym źle, których bieda, których dręczy, których duch się strachem męczy, a do wyzwoleństwa się rwie. I po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka. A to mi pan zabił ćwika, kas się tyle od luda zmieści. Muzyka ich chwilą popieści, duch taki chwilę przestanie, a potem jak dym znika. Pon cosicy podsypają, może się inksi poznają, o co chodzi. Ot, mój mąż. Jestem na wesele. Przyjedzie tu gości wiele, żeby ino wichar miał. Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi sna. Czy to grzech, czy to śmiech, czy to kapca, czy to pan. Na wesele przyjdzie w tam. Duży krzak, a tak, tak, a tak, tak. Skądże bym ja sam to wziął? Idź precz na pole, huć, ha, hulaj, chochole. Kto mnie wołał, czego chciał? Tak, mamy wspaniałego chochoła, zaskoczył mnie. Domek mały, chata skąpa, Polska, swoi, własne łzy, własne trwogi, zbrodnie, sny, własne brudy, podłość, kłam. Znam, zanadto dobrze znam. Zacz kto? Błazen. Wielki mąż. Wielki, bo w błazeńskiej szacie. Wielki, bo wam z oczu zszedł. Błaznów coraz więcej macie. Nieomal błazeńskie wiece. Salwę, bracie! Ja wolny na chwilę, powietrzem się zasilę, odetchnąłem piersią całą. Wieszcie, ile złota zostało, patrz! Oto niecki diabli mi tu kazali nieść. Co noc tak dla świeżych nasypią, a sztabowi czelnicy przeklęci krzyczą za mną. Panie Braniecki, nie żałuj, krew moją chlipią, masz! Po całym świecie możesz szukać Polski, panno młoda, i nigdzie jej nie znajdziecie. To może i szukać szkoda. A jest jedna mała klatka. O, niech tak Jagusia przymknie rękę pod pierś. To zakładka, gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie. A tam półka? I cóż za to taka nauka, serce? A to Polska właśnie. Bardzo piękna scena. A to przecie wciąż mówicie, jeśli rozumiem to z tego. Ponoć nawet pierś wicie. To że jest wielka? Jaka? Dnieje. Dnieje, tak to sam szaleje. To majaka z chmury mgły. To majaka, co się wieje ponad łan. Ja weźmie czapkę z gruz, czapkę mi herwie.